Podstawą każdej zupy jest wywar. Dziś Wam pokażę, jak zrobić pyszny wywar warzywny. Podstawą każdego wywaru czy bulionu warzywnego jest solidny garnek. Ja mam garnki marki Valdinox z linii ROC. Do garnka, w którym nie mam jeszcze zupełnie wlanej wody, dodam na początek pokrojoną marchew. W garnku mam już marchew i korzeń pietruszki. Dodam jeszcze dwa kawałki selera, a teraz opiekę cebulę. Nie mam w domu kuchenki gazowej, więc biorę cebulę, nóż, ale mam za to palnik. Palnik zwykły do kremu brulé. Czemu ja opiekam? Podczas opiekania cukier się w cebuli krystalizuje i cała słodycz jej właśnie jest oddawana i jeszcze bardziej uwydatniona. Opaloną cebulę dodaję do garnka, w którym jeszcze nie mam zupełnie wody. Następnie dwa ząbki czosnku. Rozgniatam nożem i dodaję do garnka. Umyte liście pora również się znalazły w moim garnku. Teraz nie pozostało mi nic innego, jak zalać go wodą. Mój wywar nie będzie taki zwyczajny. Ja zawsze do niego dodaję imbir. Pokażę Wam teraz, jak łatwo można go obrać. Tylko i wyłącznie przy użyciu łyżeczki. Wystarczy małą łyżeczką, taką do herbaty, zeskrobać skórkę. Zobaczcie, nic się nie marnuje z korzenia, a jest pięknie obrany. Czekam, aż bulion się zagotuje, a w międzyczasie zajmę się papryką. Tak, ja używam papryki do bulionu. Uważam, że daje bardzo fajny smak i aromat. Wystarczy ją na pół przekroić, usunąć gniazdo nasienne, które się bardzo łatwo usuwa. Pozbyć się pestek i dodać taki kawałek właśnie czerwonej papryki. Ja dodam całą, ponieważ zależy mi, aby był bardzo esencjonalny, a przede wszystkim aromatyczny mój dzisiejszy wywar. Dodaję teraz pęczek natki z pietruszki, która jest zawsze podstawą w każdym bulionie. I po kolei moje przyprawy, czyli liście laurowe, ziele angielskie, również dwie gwiazdki anyżu, które bardzo fajnie podkręcą smak. Uwielbiam czarnuszkę, więc czemu miałbym ją do bulionu nie dodać? Zioła. Ja mam tutaj majeranek, mam bazylię. Lubię, jak jest dużo ziół w bulionie. Soli nie dałem, więc dam teraz łyżkę sosu sojowego, aby właśnie osolił ten nasz bulion i łyżeczkę oleju sezamowego. Wszystko razem zamieszam i zostawię na około 1,5 do 2 godzin na wolnym ogniu, aby się gotowało. Tego typu bulion warzywny, jak widzicie, jest bardzo prosto zrobić. Wystarczy kilka warzyw, kilka przypraw i już pachnie w domu niesamowicie. Jest dużo lepszy niż ten kupowany w proszku sztuczny. Tu przynajmniej wiemy, co dajemy. I możemy zawsze dobrać tak składniki przyprawy, aby to właśnie Wam to smakowało najbardziej. Jeżeli ten przepis do gustu Wam przypadł, dajcie mi łapkę w górę, zróbcie go u siebie w domu, niech to będzie baza Waszych właśnie zup. Na dziś to już wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Pa! Czekam, aż bulion się zagotuje, a w międzyczasie...